Witajcie. Ja nazywam się Łukasz Kapała i jestem studentem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej Stalowej Woli. Tutaj na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym studiuję zarządzanie i inżynierię produkcji oraz dodatkowo rozwijam się w kole naukowym informatyki przemysłowej. Na tym filmiku zaprezentujemy Wam ramię Humero, które wspólnie wraz z moimi kolegami wykonałem. Moi drodzy, tak wygląda nasza konstrukcja, gdzie poszczególne elementy zostały przez nas zaprojektowane i wykonane w oparciu o technologię druku 3D. Do sterowania wykorzystaliśmy serwomechanizmy, które umożliwiają rotację poszczególnych osi naszego robota, ale aby sterować, musimy wykorzystać specjalną aplikację. Stopień zaawansowania naszej aplikacji ograniczyliśmy do absolutnego minimum, po to, aby osoba, która nigdy nie miała do czynienia z programowaniem, mogła zaprojektować ruch naszego robota. Z poziomu dostępnych zakładek aplikacja umożliwia synchronizację poszczególnych parametrów dla odpowiednich serwomechanizmów, a następnie wywołanie sekwencji ruchu. Sprawdźmy, jak to działa. Moi drodzy, Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli posiada nowoczesne stanowiska zrobotyzowane, na których to my jako studenci na co dzień pracujemy. Jeżeli jesteś pasjonatem informatyki, to dołącz do nas już dziś. Zapraszamy.